Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ja dzisiaj się wyjątkowo późno do was odzywam, bo mamy 13, czy nawet po 13 już. No, dochodzi kwadrans po. W każdym razie, co wam chciałam powiedzieć, nagrałam przed chwilą dla was odcinek o szafie kapsułowej i tak jakoś, nie wiem, mam bardzo, bardzo dobry humor. Mówię, a wykorzystam jeszcze dzisiejszy dzień i nagram dla was vloga, bo lubicie oglądać nasze vlogi, więc się bardzo cieszę. Czy jest wszystko ok? Jakoś dziwnie wyglądam, co? Jakoś blado w tym świetle. Wybaczcie, siedzę przed oknem. I zacznijmy vloga od tego, że muszę się wam pochwalić. Zrobiłam ostatnio porządek w mojej toaletce, ale już tak wiecie, od początku do końca. Ja wam kiedyś mówiłam, że ja miałam toaletkę podzieloną w taki sposób, że miałam tutaj i kosmetyki do makijażu, ale też do włosów, rzeczy do paznokci i miałam jeszcze dwie szuflady na artykuły biurowe, bo ja mam... Czekajcie, pokażę wam. Bo ja mam, moi drodzy, te dwie półeczki Alex, no nie? Te regały, nie wiem jak to nazwać, tu jeden, tu drugi. No i wcześniej miałam tu makijaż, tu te dwie były na artykuły biurowe, tu były rzeczy do paznokci, nie, do włosów, do paznokci, a tam były tak zwane zapasy, jakieś rzeczy do rozdań. A teraz zrobiłam właśnie w obu tych Alexach tak już na 100% porządek. I teraz mam tak, że tutaj mam artykuły biurowe, tutaj wcześniej w tym organizerze miałam kosmetyki, tylko że w której z niższych szuflad, natomiast teraz wykorzystałam właśnie na artykuły biurowe. Patrzcie, ile mam tasiemek washi, ale ja lubię je używać do mojego bullet journala. Co prawda nie prowadzę go tak, jak się prowadzi bullet journal, ale mimo wszystko lubię sobie obklejać taśmami, więc trochę ich mam. W każdym razie tutaj mam też artykuły biurowe, jakieś notesy, które wykorzystuję, papier do drukarki, kable. I tu co mamy? Aha, tu jest tylko właśnie ten jeden organizer, który mi został. I tu już nic nie ma, tu też jeszcze organizery. Ale te trzy szuflady ogólnie stoją puste, a wcześniej tu było pełno kosmetyków. Tutaj mam, moi drodzy, wszystkie kosmetyki i rzeczy właśnie do paznokci, które mi zostały po tych wszystkich szufladach z tej strony. Więc to są teraz wszystkie moje kosmetyki. Jak widzicie, no tutaj jest makijaż, to jest to, co zostawiłam i ostatnio wam w odcinku pokazywałam. To są tak zwane zapasy. Natomiast tak, tu zostawiłam sobie jeszcze jedne rzęsy, połówki i no, kępki, jakby mi się tak zachciało kiedyś. I dwa kleje do rzęs. I jakby mi się tak zachciało kiedyś przyklejać rzęsy, tutaj mam rzeczy do paznokci. Tutaj są wszystkie moje hybrydy. Zrobiłam porządek z hybrydami i zostało mi tylko tyle kolorów, bo stwierdziłam, że i tak innych nie noszę, więc jakichś zieleni, niebieskich, dziwnych innych odcieni się pozbyłam. I zostawiłam sobie właśnie te kolory, które tutaj możecie widzieć. Czekajcie, może wam pokażę z bliska. To lubi nosić na paznokciach kosmetyczny miszmasz. O, to są moje kolory. Ten kolor, ten i ten. To jest wszystko Eveline Cosmetics. U góry moje dwa ulubione kolory. Ostatnio je noszę bez przerwy. No teraz nie mam zrobionych paznokci, bo robię sobie przerwę. Natomiast kocham je. Jest to 802 i 801 od Semilaka. Jak widzicie, Extend 5-in-1. Naprawdę są świetne. Tutaj co mam? Matowy top, baza. Nie, to jest top. Tutaj mam bazę z NES. Taką, wiecie, peel off, która się sprawdza mi rewelacyjnie, więc nie potrzebuję żadnej innej bazy. Tutaj mam dwa takie też topery, które nakładam na hybrydę, żeby się jeszcze bardziej błyszczała. Tutaj jest Double Duty, to jest baza i top właśnie w jednym. Natomiast to jest taki niby utwardzacz do paznokci, natomiast on daje piękny połysk. Ja też go używam jako po prostu top na hybrydę. I tutaj mam jeszcze z Neon Nail Champagne Kiss, White Coral. Kolar, White Collar, myślałam, że koral. White Collar Lady Ferrari i 162, to jest jaka marka? Sleek Shine, a to kiedyś kupiłam na Darmar sklep, bardzo ładny jest ten kolor. No i to na tyle, jeśli chodzi o moje lakiery hybrydowe. Tu mam też takie dwa topery jeszcze stare od Tani Bear z kalendarza adwentowego, natomiast od czasu do czasu ich używam, złoto i srebro zawsze się przyda. I tu mam jeszcze jedyny lakier do paznokci, to jest Holo Collection od Eveline. Bardzo ładny jest też ten kolor, bo że się wygadać nie potrafię. To jest numerek 40. I to są wszystkie moje rzeczy do paznokcia. Kiedyś miałam całą szufladę. Cała szuflada była z rzeczami do paznokcia, a teraz mi wystarczy tak naprawdę tylko taki pojemniczek. Tutaj mam, widzicie, bloczek, poleżki, sondę, pilnik.
Jeszcze sobie zostawiam dwa pędzelki, tutaj cleaner aceton i tutaj mam moją frezarkę. No, więc teraz nie potrzebuję całej po prostu szafki na kosmetyki, tylko mam jedną szufladę i tak naprawdę tutaj są rzeczy do włosów. Zostawiłam sobie właśnie suszarkę, lokówkę, którą teraz cały czas używam i od czasu do czasu sięgam po prosnownicę. Lampa do paznokci, jednak zostałam przy tej z Neo Nail. I tutaj są pustki, dwie szuflady całkiem puste, a tutaj są zapasy. O, i to jest do projektu Udenko, ale czeka jak wykończę te dwa szampony. O, ale tak tutaj mam wszystko, zapasy i rzeczy do rozdań, ale tego Wam nie będę pokazywać, więc jestem z siebie dumna, zrobiłam porządek. W końcu mam mało kosmetyków. Więc dziewczyny, jeżeli macie problem z zorganizowaniem się w waszych toaletkach, macie za dużo kosmetyków i jakoś nie umiecie sobie z tym poradzić, to ja trzymam za was kciuki i uwierzcie mi, da się. Ja kiedyś też myślałam, że będzie mi ciężko wyrzucić wszystkie kosmetyki, bo przecież to się przyda, tam to się przyda, a to tak naprawdę guzik, prawda, da się, tylko trzeba po prostu chcieć i trzeba być konsekwentnym. Jeżeli czegoś nie używam przez dłuższy czas, to uwierzcie mi, na pewno po to nie sięgniecie i nawet nie zauważycie różnicy, jak tej rzeczy w waszej toaletce nie będzie, więc warto się z tym rozprawić. Ja korzystam z okazji, że Niko jest na drzemce i idę szykować listę zakupów i że jedna z was ostatnio mnie pytała tak konkretnie, jak to robię, żebym wam pokazała we vlogu, no to wam pokażę. Zrobiłam już sobie listę, co będę gotować przez najbliższy tydzień i tak się właśnie zastanawiam, co mam wam poopowiadać jeszcze więcej na temat planowania posiłków. Myślałam, że temat wyczerpałam cały w filmie, ale było właśnie pytanie jednej z was, czy pokażę, jak to robię na filmie, no i w sensie we vlogu. No i tak, przygotowałam sobie moje książki, pokazywałam wam też, ja korzystam z obu jadłonomii, mam też Wegemanie, to są książki kucharskie, które mam w domu, mam jeszcze jedną dla Niko, książkę właśnie z przepisami takimi typowo dziecięcymi, ale testowaliśmy stamtąd już, nie pamiętam, no kilka przepisów i nam też z Aleksą bardzo smakują, więc czasami z tego alantkowe BLW też korzystam. I mam jeszcze książkę, do której, w sensie z której jeszcze nie korzystałam, czyli Bez resztek, Kuchnia w stylu Zero Waste, ale jeszcze nic wam na jej temat nie powiem, bo nie korzystałam. No i mam też taki segregator, o tutaj, w sensie taki organizer, gdzie trzymam przepisy z HelloFresh. To był taki box subskrypcyjny z przepisami i już z gotowymi, jakby to nazwać, z gotowymi produktami w odpowiedniej ilości i na podstawie tych przepisów, które tam były dołączone, gotowaliście z konkretnych składników właśnie obiady. Dla nas to było bardzo duża, jakby dla nas była duża wygoda i fajnie, że mogliśmy popróbować nowych rzeczy, natomiast mimo wszystko bardzo drogo wychodzi ten box właśnie w naszym przypadku na dwie osoby na cały miesiąc i stwierdziliśmy, że spróbujemy gotować właśnie bez tego boxa i powiem wam, że rzeczywiście wydajemy mniej obecnie na zakupy, no i dodatkowo ja miałam bardzo taką potrzebę spróbowania jakichś nowych smaków, dlatego też zaopatrzyłam się w książki kucharskie, więc tak to teraz u mnie wygląda. Często wymyślam też sama przepisy i też szukam inspiracji w internecie. Mam też fajną aplikację, którą pewnie znacie z Facebooka. Ona się nazywa Tasty. Czekajcie, bo coś mi... Aha, muszę się zalogować. Dobra, czekajcie, zaloguję się i wam pokażę stronę na Facebooku Tasty. Jeżeli śledzicie jakieś kulinarne właśnie profile na Facebooku, to na pewno Tasty bardzo dobrze znacie. O, i tak wygląda ta aplikacja. I ja z Tasty też bardzo często korzystam, oni mają ogrom przepisów. Ja bardzo często na Facebooku właśnie oglądam te ich krótkie filmy, więc ja wam tą aplikację, jeżeli poszukujecie jakichś fajnych przepisów, też polecam. Jedyne co, to ta aplikacja jest po angielsku i też z tego co mi się wydaje, miary są wszystkie po angielsku. No czasami tutaj są jakieś łyżeczki, łyżki, a mililitry też są. Aha, okej, dobra, weszłam w jakiś pierwszy lepszy przepis i pokazuję i w mililitrach i w szklankach, tak jak w Ameryce, więc nie powinniście mieć problemu, więc ja korzystam też czasami z Tasty, jeśli chodzi o aplikację na telefon i moją listę zakupów będę robić w aplikacji Brink, o tej też aplikacji opowiadałam wam w filmie. Ja na podstawie mojej listy, którą sobie stworzyłam, co będę teraz przez najbliższy tydzień gotować, robię sobie listę zakupów i jak to wygląda? Weszłam sobie w listy i ja mam pole dzielone swoje listy zakupów na tygodnie, więc zróbmy sobie, nie wiem, tydzień 5.
listę zakupów numer 5, natomiast te pozostałe muszę usunąć, bo po prostu z nich nie korzystam. Dobra, mamy tydzień 5, no i mam teraz gotową listę zakupów, mogę się nią podzielić z innymi domownikami, na przykład z Aleksem, czy jakbym była w Polsce, mogę się podzielić z rodziną, ale ja, że robię zakupy na przykład teraz cały czas z Aleksem, to on nie potrzebuje mieć tej listy, więc robię nie wysyłaj zaproszeń, o, i otwiera nam się lista naszych wszystkich list zakupów, ja wchodzę w tydzień numer 5 i tak wygląda właśnie aplikacja. U góry wpisuję sobie na przykład, w tym tygodniu będę robić ciasto francuskie z porem i sałatką, więc wpisuję sobie ciasto francuskie. O, wpisałam sobie początek ciast, wyskoczyło mi tu ciasto francuskie, więc klikam i ono się dodało do mojej listy właśnie u góry. Teraz będę potrzebować na pewno rukole, bo będę robić sałatkę na bazie rukoli, więc zaczynam wpisywać róg. No i mamy rukola, ewentualnie róg, albo możecie dopisać tam coś innego jeszcze swojego. Ja oczywiście chcę rukole. Potrzebuję por, bo będę robić ciasto francuskie z porem, więc wpisuję por, klikam. No i on się dodał do listy i tak to wygląda. I później, jeżeli coś kupię w sklepie, to po prostu klikam na to. O, i to mi się przenosi do dołu, to znaczy, że ten towar już kupiłam. Ewentualnie, jeżeli wejdę w szczegóły danego produktu, na przykład w szczegóły rukola, mogę napisać ilość, ewentualnie opis, jaka to ma być rukola, czy ona ma być w opakowaniu, czy to ma być 200 gramów, czy 500 gramów, wiecie o co chodzi. Tu mogę sobie jakieś swoje indywidualne notatki napisać, więc to jest też fajne, że wiem ile dokładnie jakiej rzeczy muszę wziąć w sklepie, bo sobie po prostu uzupełniam ten opis do każdej jakby pozycji. No i tyle, tak jak mówię, to nie jest nic skomplikowanego, więc nie wiem co jeszcze na temat mojego planowania posiłków mogę wam powiedzieć, tak to wygląda, teraz sobie stworzę listę zakupów i jutro idziemy z zakupami, chciałam powiedzieć, jutro idziemy z Aleksem na zakupy, tyle. Bardzo często właśnie korzystam z przepisów z HelloFresh, korzystam z książek, korzystam z internetu, polecam wam też tą aplikację Tasty, no i robię zakupy, w sensie listę zakupów teraz tylko i wyłącznie w telefonie, bo jest mi wygodniej, nie muszę w sklepie wykreślać nic, wiecie, z listy, jakbym ją miała tradycyjnie na papierze i wiecie, nie muszę wykreślać długopisem, tylko po prostu klikam i jednym kliknięciem usuwa mi się pozycja z rzeczy do kupienia, więc zdecydowanie przekonałam się do aplikacji, mimo że jestem staroświecka i uwielbiam notować na papierze, tak listy zakupów właśnie polubiłam robić w tej aplikacji. Zrobiliśmy z Aleksem obiad, a raczej się kończy, mamy fajny przepis, oczywiście o jej inspirację z książki, natomiast musiałam jak zwykle zrobić po swojemu, dzisiaj korzystałam z nowej jadłonomii i Aleks mi na szczęście pomógł, dużo zrobił z tego względu, że troszkę pracochłonny był ten przepis, ale i tak sobie uprościłam sprawę, bo zamiast trzeć kalafior i cebulę na tarce, to wrzuciłam wszystko do Lidlomixa, więc o tyle było prosto, w każdym razie, no i tak dosyć pracochłonne zajęcie, natomiast dzisiaj będziemy jeść grzybowe mielone z pióre ziemniaczanym. Właśnie przepis jest z jadłonomii, w sensie inspiracja, bo te z książki powinny być nadziewane farszem grzybowym, natomiast ja po prostu do mielonego, do tej masy kalafiorowej z kaszą jaglaną dodałam właśnie grzyby. Miałam fajne suszone grzyby od mojego taty. Więc troszkę je podgotowałam, żeby zmiękły, Aleks mi je pokroił fajnie w kostkę i właśnie wrzuciłam do masy, no i zobaczymy jak będą smakować, więc czekam aż się, no, jeszcze się muszą trochę podpiec, 20, no niecałe 20 minut, potem muszę je przełożyć na drugą stronę, no i czekam jeszcze aż ziemniaki się ugotują i robimy z tego pióre, więc potem wam pokażę jak wyszły i powiem wam czy były smaczne. Niko też gotuje obiad, zobaczcie. Potrzebujesz okap, tak? Mieć włączone. A gdzie są twoje garnuszki? Zobacz, garnuszek jest tu u góry. No, dobra, gotujemy, no. Gdzie masz coś do mieszania? Spadło na ziemię. O, no, proszę. Co bierzesz? A, masz inne jeszcze. O. Pięknie! Super! No, pomieszaj, pomieszaj, żeby się nie przypaliło. Tak wyglądają nasze grzybowe mielone. Powiem wam, że ładnie wyszły. Bałam się trochę, że nie będą się kleić, bo masa była dosyć taka, nie że płynna, ale mimo wszystko, wiecie, trochę się bałam, że się będą rozpadać, natomiast fajnie się przypiekły. Do tego właśnie pióre ziemniaczane. Jestem tylko ciekawa, czy będą smaczne. Brakuje mi sosu. Chyba myślę, że następnym razem do takich grzybowych mielonych zrobię po prostu sos grzybowy. Będzie fajnie pasować.
Co się dzieje, Niko? Pożegnamy się, co? Ale nie ciągnij, nie zabieraj, nie ciągnij. Przyszliśmy się już z wami pożegnać, bo dzień nam zleciał nawet nie wiem kiedy. Chodź. Niko chciałby być operatorem, chciałby zabrać aparat, a mama nie pozwala i Niko się denerwuje. Niko nie chciał współpracować, chciał koniecznie bawić się aparatem, więc no cóż, nie udało mi się niestety z wami wtedy pożegnać, więc spróbuję teraz. Mam nadzieję, że Aleksowi uda się Niko teraz położyć, fajnie spać i że zaśnie. Będę kończyć miniaturę, w sensie muszę ją poprawić, bo coś mi nie gra, jest za mało wyraźna, nic na niej nie widać za bardzo. Jakoś dziwnie mi się teraz ta miniatura stworzyła, więc będę kończyć miniaturę do jutrzejszego filmu i na dzisiaj już się z wami żegnam. Und? Alles gut? No, Niko naprawdę jakiś teraz miał ten wieczór dziwny, bardzo był taki płaczący, wszystko mu nie pasowało, wszystko by chciał dotykać, nawet rzeczy, które nie są dla niego, nie powinien się nimi bawić, to on bardzo chciał i potem płakał, no i wiecie, nie wiem czy to zęby, czy o co chodzi, ale jakoś tak ten wieczór nie był za dobry, więc ja się na dzisiaj z wami żegnam, mam nadzieję, że nie było z nami dzisiaj nudno, jeśli film wam się spodobał, zostawcie kciuki do góry, no i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie, trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa. A propos jeszcze moich wyprysków, bo będziecie pewnie pytać, co ja mam z twarzą. Powiem wam, że mam wrażenie, że to nie jest wcale wina tego podkładu Annabelle Minerals, o którym wam mówiłam, że mnie tak wypryszcza. Dzisiaj ta skóra wygląda lepiej, ale najgorzej było wczoraj i przedwczoraj. I mam wrażenie, że albo jest to... jestem bardziej przekonana, że to jest ten krem do cer wrażliwej z The Body Shop. Mówiłam wam, że używam takiego nawilżającego kremu, ale nie nawilża on jakoś specjalnie i wydaje mi się, że to jest jego wina, bo raz użyłam kremu, w sensie takiego serum z Samarit, które wam już też jakiś czas temu pokazywałam. Na razie je odłożyłam i raz do niego właśnie, chyba kilka dni temu wróciłam i to jest niemożliwe, żeby mi to serum zrobiło te wypryski, przynajmniej tak mi się wydaje, bo one tak naprawdę to, co mam tutaj i to, co mam przy brwiach, i tutaj też, to są wypryski, które już miałam, jak używałam właśnie tego podkładu Annabelle Minerals, dlatego byłam przekonana, że to mnie tak wypryszcza, ale teraz już od dawna, już od dłuższej chwili nie używam tego podkładu, a te wypryski, no tak jak mówię, taka kulminacja, taka po prostu największa masakra była przedwczoraj i wczoraj, dzisiaj jest lepiej, ale odstawiłam właśnie ten krem z The Body Shop, więc być może, że to jest to, więc jak dzisiaj troszeczkę straszyłam, mam nadzieję, że tego tak pod makijażem nie było widać, ale jeżeli coś tam było widać i was to kłuło w oczy, to wybaczcie. Dobra, już się nie tłumaczę, żegnam się, trzymajcie się, buziaki, pa pa.